Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest odcinek poświęcony kto ma rację, czy Gordon, czy Moran. Dwóch znanych szefów kuchni. Może jeden trochę mniej, jeden trochę bardziej, ale nie o to chodzi. Jeden i drugi upierają się przy swoim, a ja przy swoim. O co chodzi? Chodzi o kacze piersi. Zobaczcie, ja tutaj mam cztery piękne kacze piersi. Zaraz pokażę, co z nimi zrobić, a już wam tłumaczę, o co chodzi. Jeden upiera się, że kacze piersi smaży się od zimnej patelni, Gordon. A Moran wręcz przeciwnie, że od gorącej. I teraz jakie są argumenty na to, który ma rację? Juror z programu, z tego takiego znanego telewizyjnego show, wręcz kłócił się i nie w jednej edycji, tylko w kilku edycjach odnośnie tego, że kaczkę powinno się tylko i wyłącznie smażyć od gorącej patelni. A ja śmiem twierdzić, że jeżeli chcę zrobić delikatną, różową kaczkę, podać ją z ziemniakami fajnymi, takimi pieczonymi, to startujemy od zimy. A więc do dzieła. Dzisiaj dużo przegadam, a mało będę robił. No ale to taki odcinek. Dobra, bierzemy piersi z kaczki i musimy je fajnie obczyścić. Zobaczcie, tu są takie jakieś frędzle. No to już wina producenta, bo z tego co ja mogę zrobić? Nic, a ważyć waży, prawda? Ładnie poobkrajam. Piersi są mniej więcej równej wielkości, żeby było sprawiedliwie. Starałem się takie wybrać. Tutaj jeszcze jak coś jest, to wycinamy. A więc kaczkę mam obczyszczoną. Teraz musimy je ponacinać. Robimy delikatne nacięcia, tak żeby nie uszkodzić mięsa. Piersi z kaczki należy dobrze natrzeć solą. Osobiście nacieram samą solą skórę, a z drugiej strony dodaję jeszcze pieprz. Oczywiście czarny, świeżo zmielony. Dobra, i teraz tak. Dwie piersi odstawiam na bok, bo zajmiemy się najpierw tymi dwoma, które zaczynam od zimnej patelni. Patelnia jest zimna. Kładę kaczkę skórą do dołu. I tak skórą do dołu będę smażył około 4 minut. I już wam mówię, co dalej. Zobaczcie, jak wytapia się tłuszcz od zimnej patelni. Pomalutku, stopniowo. Skóra zaczyna być chrupiąca, rumienieje. I właśnie o to chodzi. A zobaczycie, co się stanie po wrzuceniu na gorący tłuszcz, na gorącą patelnię. Po mniej więcej 4 minutach odwracam. Tak odwrócone mięso będę trzymał około 1,5 minuty. Nie dłużej. I delikatnie ściętą, delikatnie zrumienioną pierś odwracam ponownie. I wkładam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na 12 minut. Kaczka jest gotowa, zobaczcie. Odwracam ją teraz skórą do góry. Pięknie wyglądają. Przykrywam folią. I zostawiam, żeby odpoczęły jakieś 3-4 minuty. Piersi z kaczki odpoczęły, więc zobaczmy, co tam wyszło. Wyglądają wyśmienicie wręcz. Może wyłożę na deskę, będzie lepiej kroić. To jest sposób Gordonowy.
kaczka jest idealnie wysmażona. Jest delikatnie różowa w środku i mięciusieńka. Zobaczcie. Jeżeli dobrze zrobimy kaczkę, ona będzie, zobaczcie, ona się wręcz sama rozdziela. Buzi jak w masło. Zobaczcie. To jest po prostu przepyszne. Jest mięciusieńka jak masło. Dobra, to odstawiam i bierzemy się teraz za drugi sposób. Ten, w którym piersi z kaczki należy kłaść na mocno rozgrzaną patelnię. Z tego, co widziałem, tłuszcz też trzeba nalać. Tłusta skóra, która zacznie się wytapiać, plus tłuszcz, który dodajemy na patelnię, to już delikatnie dyskwalifikuje. No, ale robimy. Piekarnik oczywiście jest rozgrzany, nie wyłączałem go do 200 stopni. Moran twierdzi, że obsmażając na rozgrzanym tłuszczu pierś z kaczki, mięso się zamknie błyskawicznie i zostanie w środku soczyste. Tylko że oczywiście ma rację, gdyby mięso nie miało skóry. Ale co tu może się zamknąć, jak tu jest pół centymetra tłuszczu? Nie wiem, może wie lepiej. Może jego piersi z kaczki zamykają mięso przez tłuszcz. Nie wiem, może dzieje się tam jakaś magia. Z tego, co mówił, na własne uszy słyszałem, bo miałem okazję brać udział w tym programie, w tym show, że patelnia musi być bardzo mocno rozgrzana. Trzymam do zrumienienia się skóry delikatnie, tak jak było przy pierwszym sposobie. Myślę, że to będzie dużo szybciej trwało. Tutaj mam jeszcze jedną pierś, której nie kroiłem, ale ją zostawiłem do bezpośredniego porównania. Jak już te będą gotowe, żeby, wiecie, lepiej tak porównać to wszystko. Minęły jakieś 3 minuty, a więc około im 1 minuty krócej i skóra jest już tak samo zrumieniona. Zobaczcie. Tu jeszcze jest 3 mm tłuszczu na skórze. Sprawdźmy, co dzieje się po około 1,5 minuty z drugiej strony. Jest o wiele bardziej zrumieniona, dlatego że patelnia była rozgrzana. No i już widać tutaj, że jest bardziej wszystko ścięte. Ale teraz zanosimy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na mniej więcej 12 minut. Na pierwszy rzut oka piersi wyglądają bardzo podobnie. Ale tu już wydaje mi się, że coś jest przeciągnięte. Być może obydwa sposoby są równie dobre. No i po 3 minutach sprawdzamy. Robimy ten sam numer, co z tą pierwszą. Też wygląda bardzo dobrze. Spójrzcie. Również wycieka delikatnie osocze. Krwi nie widać. Kaczka jest również miękka. Z tym, że różnica jest bardzo znacząca. Zobaczcie na skórę. Ile tutaj jest tłuszczu. W gordonowym sposobie tłuszcz jest całkowicie wytopiony. Tu również kaczka jest
miękka i delikatna. Ale za to ma więcej tłuszczu. Gdybym podtrzymał i chciał wytopić tłuszcz tak jak z tej pierwszej piersi, niestety mięso byłoby przeciągnięte. Chociaż to już też delikatnie widać, że ono jest bardziej białe jak różowe. Po prostu jest mocniej wysmażona i zostało więcej tłuszczu. U Gordona tłuszczu praktycznie nie ma, a kaczka jest idealnie różowa. Więc uważam, że dwa sposoby mogłyby przejść, ale Gordonowy jest o wiele bardziej profesjonalnie i lepiej przygotowany. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i sami zdecydujcie, który sposób dla Was jest lepszy. Ja zdecydowanie wolę ten pierwszy. Kaczka jest wręcz maślana. A tu niestety już się delikatnie zrobiła gumowata.